W tym materiale chciałbym Ci powiedzieć o funkcjach. Zaczniemy od czegoś prostszego, czyli od Hello World. Jestem teraz w Windows i będę chciał stworzyć nową funkcję. Aby stworzyć funkcję, dodajemy function. Od razu zmienia się to na kolor zielony. Nazywamy teraz naszą funkcję Hello World. Nie udajemy żadnych parametrów, jednak dodajemy w tym przykładzie nawias klamrowy. Klikając Shift i Enter przechodzę na dół, czyli nie akceptuję. Teraz mogę bezpośrednio sobie tutaj pod linijkami dodawać to, co chcemy wydrukować. Żeby nasz host wydrukował, tak jak mieliśmy clear host, używamy write host. I tutaj w tym przykładzie podajemy tekst, mamy taki specyficzny kolor błękitny. Witajcie w mojej funkcji. Daję tutaj to. I teraz, co bym mógł zrobić, to zamknąć nasz nawias klamrowy, przejść niżej i po napisaniu takiej funkcji możemy po prostu użyć nazwę funkcji, czyli to, co nazwałem. Stworzyłem funkcję na górze, napisałem jej treść, a teraz w tym momencie, co robię, to no po prostu ją przywołuję. U nas to będzie Hello World. OK. Witajcie w mojej funkcji, czyli nasz host wydrukował nasz tekst. Tak jak tego nie napisałem, to funkcja wydrukowała ten tekst i przeszła dalej do naszego katalogu. Oczywiście funkcja ta nie jest jakoś specjalnie użyteczna, ale jest dobrym przykładem, jak możemy utworzyć funkcję. A więc teraz zrobimy coś innego. Stworzę kolejną funkcję, nazwę ją function i nazwę ją w tym przykładzie writeText. I tutaj otworzę nawias klamrowy i shift plus enter przejdę na dół. Teraz stworzę funkcję, która będzie miała jakieś parametry. Ta funkcja na górze nie ma żadnych parametrów. Ona po prostu drukuje ten tekst, który podałem poniżej. OK. A więc klikam param i w tym momencie dodaję parametr, który mnie interesuje. W moim przykładzie będzie to zmienna typu string. Naszą zmienną typu string zapiszę zmiennej message. Czyli nasza zmienna message będzie w tym przykładzie tutaj, o, i mamy ją zapisaną i możemy zamknąć to w naszym nawiasie. To jest nasz parametr. Nasz parametr będzie odpowiadał właśnie za wydrukowanie tekstu w zależności od zmiennej. I teraz w tym momencie, gdy mamy już w naszym nawiasie klamrowym, to będę chciał też przywołać to. I w naszym przykładzie chcę przywołać tekst, nie ten, który określiłem w cudzysłowiu, ale ten, który zapisałem w tym typie zmiennej, czyli w message. I w moim przykładzie to będzie tak. Write host i następnie używamy, co chcemy. Jeśli chcemy wydrukować zmienną, to co w moim przykładzie zrobię, to użyję message, a nasz message, który jest tutaj, to będzie po prostu wartość naszej zmiennej. Ona jest widoczna tutaj. I teraz zamknąć. No i teraz możemy użyć naszej funkcji, używamy w tym przykładzie write text i tutaj określamy witajcie w funkcji albo witajcie w moim świecie. Możemy użyć też polskich znaków, bo to jest w cudzysłowiu. I teraz dajemy write text ponownie. Wykorzystujemy nazwę funkcji, którą określiliśmy tutaj, czyli musi być taka sama. I teraz w tym momencie wykorzystamy parametr. I ja w tym parametrze będę mógł określić jakieś zmienne. Czyli w tym momencie będziemy mogli dodawać zmienną do naszego tekstu i wykorzystać parametr ten, który używamy przy naszych funkcjach. Naszym parametrem jest message. OK. Czyli co ja zrobię, to biorę message. I w tym momencie używam kto tu jest. Daję pytajnik. OK. Zobaczmy, czy nam zadziała. Witajcie w moim świecie. Kto tu jest? No okej. Okay. Czy mamy prawidłowy wynik w tym momencie? I teraz przejdziemy do takiej bardziej zaawansowanej funkcjonalności. Będę chciał w tym momencie dodawać CMD-lety, bindingi do funkcji. A więc mogę kliknąć strzałkę do góry, by odtworzyć to jeszcze raz. W tym momencie nasz writeText, który jest tutaj, na chwilę to skasuję i zostawię tylko witajcie w moim świecie. W tym momencie troszeczkę to zedytuję.
Jak mamy funkcję WriteText, tutaj mamy parametry. Zmienię troszeczkę, w sumie może skasuję, zostawię tylko write, o. I może zrobimy jeszcze raz. Ty widzimy, że jak jest na czerwono, mówi nam, że jest błąd. I zaznaczę teraz write message, czyli napiszę nową funkcję i stworzę nowy parametr. W moim przykładzie dam to troszeczkę niżej i tutaj w tym parametrze określę nasze parametry. I dam parameter, czyli nasz parametr. I teraz ustawię taką zmienną jak mandatory, czyli musi być potrzebne. Będzie to wartość boolean, czyli będzie ona przechowywać prawdę lub fałsz. W tym momencie dam true. I teraz dam position jako wartość integer, dam jedynkę i będę mógł teoretycznie zarządzać priorytetem wyświetlania. No i teraz help message, można powiedzieć, że to jest tak jakby string i w tym stringu będzie nasz tekst, a nasz tekst w tym przykładzie to będzie wiadomość do napisania. A z racji tego, że my otworzyliśmy już jeden nawias i otworzyliśmy też nawias tutaj, mamy w tym momencie go jako pełny. Teraz musimy wziąć kwadratowy, bo jest on tutaj, o i nie kremrowy, tylko kwadratowy. I teraz też będę potrzebował kolejnej wartości zmiennej, żeby ją zapisać. To jest parametr, który określiliśmy. Więc w tym momencie ja stworzę nowy typ zmiennej. To będzie zmienna string, a nasza zmienna string będzie przechowywała wartości message. Czyli używam message, o, zapisuję to w tym i teraz po tej określonej wartości będę chciał to zamknąć w nawiasie. Czyli my to zamykamy, możemy troszeczkę się pogubić, ewentualnie możemy to rozbić na wiele linijek, jeśli mamy problem z odczytem, tak? Ja w tym momencie po prostu stworzyłem zmienną razem z parametrem i teraz będę chciał ją procesować. I żeby ją procesować, w tym momencie to co zrobię, to użyję process, otworzę nawias klamrowy, a w tym nawiasie klamrowym po prostu będę chciał użyć komendy writeHost, której już wcześniej używałem i wydrukujemy naszą wiadomość i dam po prostu wartość, którą mamy zapisaną w typie zmiennym message, który określiliśmy tutaj. Czyli co będę używał, to tą zmienną. Ok, więc ja używam w tym przykładzie tutaj tą zmienną, używam message i zamykam to w tej oto treści. Z racji tego, że używamy teraz process i jest nawias klamrowy, to go zamykam. Tak? My zamykamy to w nawiasie klamrowym i z racji tego, że ten nawias klamrowy funkcji WriteMessage jest on tutaj, będziemy musieli go dać podwójnie. Widzimy, że czerwona tutaj, taka kropka, że jeśli nie zamknę, to mówi nam, że jest błąd. OK, w tym nawiasie. I teraz na samym dole możemy dać WriteMessage. I nasz message tutaj musi być ta sama funkcja, ta sama nazwa i możemy sobie dać witaj w świecie. OK. I teraz, gdy już to mamy, daję niżej i write message mogę zostawić zwykły i zaraz zobaczymy, w jaki sposób to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj jest bez spacji, mamy funkcję. Możemy zaś wziąć help i mamy też pisanie, czyli mamy nasz write message. I tutaj widzimy, że mamy nasz command line i w tym samym możemy też wykorzystać nasz help. I ja teraz na sam koniec będę chciał stworzyć taką bardziej zaawansowaną funkcję, gdzie stworzymy taki binding w CMDLeta, potem ustawimy parametry do napisania oraz wykorzystamy to jako taki typowy skrypt. To będzie taki prosty, początkowy skrypt. Czyli jeszcze raz wykorzystam function write message, wykorzystam teraz nasz binding, czyli wezmę teraz cmdlet binding, wykorzystuję ten binding, następnie dodaję parametr, nasz parametr sobie tutaj mogę dać i w tym momencie wykorzystam parameter i ustawiamy jeszcze raz naszą zmienną boolean, mandatory. Nasz mandatory jest wartością boolean, czyli zwraca prawdę lub fałsz, ale u nas domyślnie to będzie miało wartość true. Używamy teraz nasz integer, czyli będzie jedyneczka. I teraz help message. I to wiadomość, którą chcemy napisać. OK, zapisujemy to. Zamykamy teraz to. Bierzemy teraz to w ten sposób. Mamy to. I po tym parametrze również określamy nasz string, który będzie po prostu naszą wiadomością typu message. I ja w tym momencie to zostawiam. Zostawiam sobie ją w tym
oto etapie i ją zamykamy w naszym parametrze. I idziemy w dół i teraz zaczynamy naszą funkcję. Tworzymy tak zwany begin i tutaj tworzymy nawias klamrowy. I wykorzystamy write verbose. Zaznaczam beginning of the script, czy początek. I teraz możemy wykorzystywać warunki, czyli branche. Jeśli jest coś prawidłowe, no to możemy procesować dalszą część. Czyli mam warunki i potem przepływ naszej funkcji. W tym przykładzie używam ifa. Daję podwójny nawias, bo wiem, że będę wykorzystywał również parametry. I w naszym przykładzie będziemy sprawdzać, czy po prostu jest null, tak? Więc ja używam null i wykorzystuję oczywiście naszą wiadomość. W naszym przykładzie będzie tutaj nasz message. Zamykamy pierwszy nawias, wciąż jest otwarty i z racji tego, że my możemy ustawiać OR jako przejście, ale możemy ustawiać też AND. Czyli żeby ustawić warunek, czy jest to lub to prawdziwe, bądź te dwa warunki, które teraz dodaję, będą prawidłowe. U nas w naszym przykładzie po prostu będziemy wykorzystywali ORA, czyli LOOP. Więc jeszcze raz używam naszej zmiennej MESSAGE, którą miałem wcześniej. No i teraz z naszego message, który określiłem wcześniej, używam echo, dodaję tutaj nasze cudzysłowia. No i tak, zamknęliśmy jeden nawias, to jest ten drugi, musimy zamknąć kolejny. Otworzymy teraz nawias klamrowy. Możemy sobie to zamknąć i tutaj możemy sobie po prostu zapisać throw. I teraz, co będziemy chcieli po tym warunku zrobić? To zwłaszcza, że my tutaj nie odwracamy tych wartości, no to tutaj będzie message cannot be empty. Czyli jeśli wprowadzimy nic i przejdziemy do wykorzystywania funkcji, zwróci nam błąd. Wiadomość nie może być pusta. Możemy sobie dodać to w takim cudzysłowiu. I teraz zamykamy to nawiasem klamrowym. Z racji tego, że to jest begin, to tutaj też my tylko sprawdziliśmy to. Przechodzimy dalej, czyli tworzymy kolejny. Tutaj w naszym przykładzie dajemy kolejny i teraz procesujemy naszą funkcję process i w tym momencie dodajemy coś nowego. Naszej funkcji po prostu napiszemy hosta, write host, to co używaliśmy wcześniej i używamy message i wydrukujemy to, co jest zapisane w zmiennej string message. Czyli w naszym przykładzie użyję dolar, message i tutaj dodaję to w ten sposób. Czyli mamy to tutaj w tym momencie zapisane. I teraz to zamykamy nasz proces, przechodzimy dalej, no i przez to, że sprawdzamy ten skrypt, no to musimy też go zakończyć. Wybieramy end i w naszym end tutaj w tym momencie używamy write host i używamy tekst koniec skryptu. Ok, tutaj weźmiemy tak, to zaczynamy, tutaj może też, żeby była spójność językowa, ja sobie tutaj przejdę i tu niżej wezmę początek skryptu. Widzimy, że od razu nam odczytuję, że nie zakończyliśmy, więc musimy dać teraz cudzysłów. Kolorki nam wracają, czyli o tym wiemy. Wracamy na dół, czyli tutaj, o. I gdy mamy koniec skryptu, zakończamy go. Oczywiście musimy zakończyć też nawias i też kolejna rzecz. Z racji tego, że my tutaj tworzyliśmy, to też na samym początku użyliśmy begin, który nie jest zakończony, więc tutaj w tym momencie musimy dać jeszcze jeden. Zniknął nam tutaj czerwony kolor, bo bez tego nam nawiguje, że jest problem. No i na sam koniec write message. No i tutaj możemy dodać witajcie. Daj wykrzyknik, kończę i daj teraz dopiskę verbose, który mamy tutaj, początek skryptu, czyli możemy to zaznaczyć. Czyli mamy write message, verbose i tutaj bierzemy e. W tym momencie mam dopiskę, klikam i mam verbose, początek skryptu, witajcie, koniec skryptu. Tak, w tym momencie moglibyśmy to zaznaczyć. Widzimy, że message w tym przykładzie wiadomość nie może być pusta, tak? Więc gdybyśmy chcieli wywołać tą funkcję, to mamy na przykład tutaj nasz help message, to wiadomość, którą chcemy napisać. W ten sposób możemy tworzyć nasze funkcje. Możemy też tworzyć nasze skrypty, które będziemy zapisywać lokalnie, bo ten edytor no, nie ma co oszukiwać. Nie jest najłatwiej pisać tutaj funkcje, ale będziemy mogli je napisać, kopiować ewentualnie zewnętrznie, bądź też uruchamiać skrypty napisane przez wybrany przez nas program do tego typu jak Notepad, Notatnik, być może Microsoft Visual Studio. Możliwości są nieograniczone. My i tak tylko będziemy uruchamiać zewnętrznie napisany przez nas skrypt.